Witajcie na kanale Mathematics. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak policzyć pole powierzchni pod cykloidą, nie używając całek, tylko takiego porównania z okręgami. No i to porównanie dało nam pole powierzchni 3 pi r do kwadratu. Fajne, ciekawe, ale gdzie tu jest zabawa? Przecież całki to zabawa, jak tam ktoś napisał w ostatnim odcinku w komentarzach, gdzie są całki. Więc w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak policzyć to pole powierzchni właśnie używając całek. Problem w tym, że cykloida jako funkcja zmiennej x wygląda dosyć obrzydliwie, a całka z niej to już jest zupełnie obrzydliwa rzecz, której bym się raczej nie podjął rozwiązywania przy świadkach. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pokazać cykloidę jako równanie parametryczne, a dopiero w kolejnym odcinku rozwiążemy jakąś całkę właśnie z równaniem parametrycznym, więc zanosi się na dwa fajne odcinki. Zostańcie z Mathmagics! Najpierw oczywiście trzeba zakreślić cykloidę, czyli śledzić punkt po toczącym się okręgu. Ok? W ten sposób. A teraz zaznaczę jeden z takich okręgów gdzieś tutaj w samym środku, byle jaki, to nie ma znaczenia. No i kilka ciekawych punktów tutaj może zaznaczmy. Najważniejszy punkt P. To jest jakiś tam punkt w danym momencie. Punkt P, który tutaj zarysowuje nam tę cykloidę, to jest tutaj ta taka szczerbinka, gdzie wsadziłem marker. On ma współrzędne duże X i duże Y. Punkt C to jest centrum naszego okręgu, środek. Punkt A to jest ten moment, miejsce styczności z osią X-ów. Punkt O to jest origin, po angielsku mówimy, a po polsku jest to początek układów współrzędnych. Jak wiecie, na kanale Mathmagics uczymy się również angielskich słówek origin, początek układów współrzędnych. No i ostatnia rzecz to jest kąt theta. Kąt theta to jest tyle, o ile okrąg się już przekręcił, prawda? Najpierw jest 0, no i jak on tutaj się przeroluje do samego końca, to będzie 360. To jest kąt, o jaki przekręcił się nasz okrąg. Ok? Na razie wszystko jasne? Dobra, to teraz będę potrzebował zbadać, jakie są współrzędne tego punktu P ze względu na kąt theta oraz na naszą średnię, nie na średnicę, tylko na promień, a promień to jest na ogół R. Teraz o co chodzi w równaniach parametrycznych? Chodzi o to, aby te współrzędne x i y zapisać jako osobne funkcje, które zależą od jakiejś innej zmiennej, którą zaraz sobie wymyślimy, którą nazwiemy parametrem. Zapiszmy to może w ten sposób. Nazwałem ten parametr t, ponieważ no tak to się najczęściej używa właśnie tych parametrycznych równań w fizyce czy w mechanice, kiedy funkcja jest jakąś funkcją czasu i stąd time, czyli czas. Teraz zobaczmy na nasz okrąg, który się tutaj będzie toczył i co się z nim, co by się z nim zmieniało z czasem, gdyby, dajmy na to, że to byłaby funkcja czasu. Jeżeli by ten okrąg się kręcił, no to r zostałoby to samo, ale co? Kąt by się zmieniał, prawda? Theta. Czyli dajmy na to, że ten kąt theta będzie naszym parametrem t, a inna część tego okręgu, czyli r, promień, on się nie zmienia, czyli po prostu dajmy mu jakąś tam stałą a. No ale te współrzędne punktu x to jest nic innego jak ten dystans między o i x, prawda? Tak samo z y, dystans między o i y. No to teraz opiszmy te dystanse tutaj. Ox, ten mały dystansik tutaj, ze względu na nasz okrąg, można by go rozpisać jako, że Ox równa się Oa minus Xa, prawda? To jest to samo. A ten dystans tutaj z Oy jest to cały dystans Ca minus Cb. Zgadza się? Także mam teraz cztery dystanse i wszystkie muszę je opisać tylko ze względu na r i kąt theta. Zacznijmy może od pierwszego, dystans między o i a, czyli ten tutaj. W jaki sposób miałbym go opisać? No cóż, zwróćcie uwagę, że jeżeli ten okrąg się tutaj przetacza w ten sposób, prawda, także punkt a jest tutaj styczny, nasz okrąg przebył ten dystans, prawda? Tutaj. Ten łuk. Więc można by powiedzieć, że ten dystans OA jest taki sam jak ten łuk AP, prawda? A czy pamiętacie, jaki jest wzór na wycinek okręgu, na długość tego wycinka okręgu, czy tam łuk AP, jak to tutaj nazwiemy? Jest to promień razy
kąt. Oczywiście kąt jest w radianach, no ale my chcemy wszystko jako funkcję t i ewentualnie stałą a, więc to jest to samo co a razy t. Ok, jedna rzecz odhaczona. Ok, teraz dystans między x i a. W jaki sposób miałbym go tutaj znaleźć? No cóż, to jest ten sam dystans co między p i b, prawda? A czy znacie może jakieś równanie, które wykorzystywałoby ten dystans p i b, kąt teta oraz przeciwprostokątną r? To była moja właśnie dla Was podpowiedź. Jest to oczywiście sinus kąta teta. Będzie to bok naprzeciwko do przeciwprostokątnej, prawda? Zapiszmy to. Także a razy sinus t. Kolejny dystans zapisany tylko ze względu na a i t. Teraz tak, co następne? C, a, ten dystans tutaj. Czy widzicie, co to jest? To jest to samo oczywiście, co nasz promień. A promień to a, czyli to też już można odhaczyć. No i ostatnia rzecz, CB. CB, no tu chyba już podpowiedzi nie potrzeba Wam. Chyba już sami widzicie, że kosinus kąta teta będzie wykorzystywał CB i R. Zapiszmy to. Także ostatnia rzecz już jest odhaczona. Wszystkie cztery dystanse policzone. Teraz podstawimy, może coś uprościmy. Sprawdźmy. Także tutaj już podsumowane współrzędne x i y, to zobaczcie, polegają, czy zależą tylko od średnicy, nie średnicy, promienia. Nie mylcie tego, już parę punktów mnie to w życiu kosztowało, żeby pomylić średnicę z promieniem. Promień razy, no i tutaj w zależności jaki jest parametr t. Teraz jesteśmy gotowi do kolejnego odcinka, czyli do pola powierzchni pod cykloidą, używając naszych równań parametrycznych. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie za mnie kciuki. Właśnie Wam wiszę 27 pompek na koniec 27 odcinka. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka, także pomóżcie mi, kciuki do góry, napiszcie komentarze, pomoże to algorytmom YouTube'a. Dzielcie się tam na Facebookach, na Wykopie, na wszystkich stronach internetowych, gdzie myślicie, że ktoś będzie miał z tego frajdę, a ja już zaczynam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udało się. Byłoby łatwiej, gdybym nie robił dwóch odcinków tego samego dnia. No ale się udało. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.